zrobimy chyba sobie zlocik już. Jest 11 osób na sesji, także idealnie. Robimy zlot szybcy i wściekli, czyli robimy sobie samochód stylizowany na tą serię filmów. My mówimy na to wszyscy i wściekli, nie? Tak. Robimy jakiś samochód stylizowany na jeden z tych samochodów z serii filmów, obojętnie jaki to może być. Ja robię sobie z tych wcześniejszych filmów, szybkich i wściekłych. No nie wiem, chyba Tokyo Drift, tam najwięcej było takich charakterystycznych samochodów, prawda? I któryś z nich sobie wykonam, no i wy sobie możecie zrobić jaki chcecie, byleby nawiązywał do tego filmu, nie? Malowanie sobie jakieś wybierzecie na bank. Są porobione różne malowania, które możecie wykorzystać. I tyle. I ja się już przenoszę do garażu. I zaraz lecimy. Zobaczymy, co ja tam ten. Co ja tam sobie natuninguję. Wy też sobie bierzcie swoje samochody i tuningujcie. Podejrzewam, że część z was już takie samochody ma. Ja jeszcze sobie tylko zobaczę jakiś samochód. Nie wiem. Fast and Furious Cars na przykład. Patrzę sobie na YouTubie. Nawet po miniaturkach tutaj tak mogę sobie ogarnąć, który ten samochód sobie wybiorę. Powinien być jakiś dodatek szybcy i wściekli, nie? Tutaj w grze. Dobra, no tutaj mamy jakąś listę samochodów. Aha, to oni chyba... Evo na przykład 7 jest, można zrobić. Toyota Supra. Supry nie mamy w grze tutaj. S14? O! Czekaj, jak wygląda to malowanie w S14? Czekaj, to nawet nie wiedziałem, że jest S14. Teraz Toyota Supra, tyk. G35 też chyba nie mamy tego Infiniti. Civic Coupe. Nissan Maxima, tego też nie mamy. Raczej. A może jest Nissan Maxima? Czekaj, zobaczymy. Jeśli jest, to powinienem go mieć. Nissan nie ma. Same Skyline są, Maximy tu nie widzę. Więc chyba lipa jest. Co to mi się tu porobiło? Tak. To jakiś w ogóle inny film mi się odpalił. No jest Nissan 350Z. Jest Sylwia. W sumie nawet mam to malowanie Sylwii. Zobaczcie. To jest malowanie z szybkich i wściekłych tej Sylwii. Skyline, Toyota Corolla. Ten stary Skyline taki. No jest ten Mitsubishi Evo. A to co to jest? 300ZX. Nissan 300ZX, ale jakie on miał malowanie? Ja mam tego Nissana, bo on mi się bardzo podoba. Oj, mogę nie mieć. Mogę nie mieć, bo to jest... To jest chyba jakiś wyjątkowy samochód, tak mi się wydaje. Nissan 300... No nie widzę, żebym go tu miał. Chyba, że można go kupić. Zaraz zobaczę, czy ja nie mogę go... A może jest w tym... Na aukcjach. Czekaj, na razie zobaczę tutaj, czy jest, bo... Ja tego samochodu nie mam, kurde, to jest aż dziwne. Nissan... Nie mam tylko jednego Nissana, to jest chyba jakiś unikalny, zdaje się.
Tak. No to ja bym na tego Nissana trochę popolował. Może zobaczę sobie aukcję. Marka. Bo ja go widziałem, że on tu jest. Wczoraj na zlocie zresztą był. Titan. Ej, a gdzie on jest? R390? Co to? Aha, to ten, dobra. GTR. A gdzie on jest? Silvie są. Titan, Sentra, to nie jest to. GTSR? To by było to? Nissan GTSR z 87. To raczej nie to. GTR-y? Ej. Gdzie on jest? Kojarzycie go? Jak on się tam nazywa? W grze? Bo ja go tu na aukcjach nie widzę. Jakiego Nissana chcę? Chcę tego 300ZX chyba. Czy ZX300? Ja go tu nie widzę na aukcjach. Fair Lady Z? Może to jakieś Fair Lady jest? Kojarzycie go? Czy nie? Fair Lady Z, zobacz. Tu są trzy modele takie. Szacuję, że to będzie gdzieś 94. Tak, to będzie to. Dzięki. Twin Turbo. No jest sobie, proszę bardzo. Ja tego samochodu na pewno nie mam. Więc dla mnie to będzie coś nowego. Szukamy jak najtańszego i kupujemy od razu, nie? Fajnie, dzięki za pomoc. I tak. Szukam najtańszego jakiegoś. Za 2,5 miliona to jakiś dosyć taki unikalny samochód jest. Ludzie wystawiają sobie. A ja chętnie go kupię nawet i za 2,5 miliona. Chyba taniej nikt nie wystawia, nie? O, tutaj mamy 2 miliony. Dawaj tego. Pięknie. I kupujemy. Yeah. Mamy samochód. Teraz pytanie. Jakie jest jego malowanie, nie? Dobra. Mamy. Nie wiem czy... No, wydawało mi się, że ja go gdzieś tam miałem, ale wygląda na to, że chyba nie. Dawaj, Nissan. Ale wygląda na to, że chyba raczej nie miałem. Jest, no nie mam. Jedyny jaki miałem. Ciekawe. O Fordzie Mustangu. Znaczy ja mogę mieć, Konrad, tylko jeden samochód. No nie mogę dwoma przyjechać na zlot. Ej, fajne jest to auto, mi się strasznie podoba. Fair Lady Z, faktycznie. Ej, no zajebisty jest. On jeszcze chyba był w wersji z otwieranymi przednimi tymi lampami, nie? Coś mi się tak kojarzy. Dobra. Robimy jego tuning. Fajnie, że kasy mi starczyło i w ogóle. Ła, tutaj możemy narobić. Ale my chcemy sobie zrobić wersję Szybcy i Wściekli, prawda? Więc ja zobaczę, czy jest takie jakieś malowanie do niego. Jak on w ogóle wyglądał w tym filmie, jak się zastanawiam. Chyba nie było jakiegoś malowania konkretnego. Czekajcie, tylko muzykę ściszę.
Nie jest to właśnie to. Bo oni lubili tak te furki kiczowo robić trochę. No. Dobra. Zobaczmy, co tu jest. I gdzie jest mi to? Tutaj. I tak. Nissan. Fairlady Z 94. I to będzie Fast and Furious. Zobaczmy, co to mi tutaj wyskoczyło. Wyskoczył mi Nissan 350Z. Wychodzi na to, że był cały czerwony po prostu. Cały czerwony, jakiegoś tam wyjątkowego malowania nie miał. Chyba tak. Chyba nie miał tam jakiegoś wyjątkowego malowania. Jeśli tak, to nawet spoko. Zamontujemy sobie do niego na tym samym pońce. Niekoniecznie. Włączał to pilot Mustang. Dobra. Słuchajcie, tutaj malowanie jest. No po prostu samochód jest czerwony, tak? Nie ma żadnego malowania. I chyba tam nie było nic specjalnego. Co? Czemu? Co to? Przecież ja nie dawałem tu żadnego chyba malowania. No zobaczymy, ty, co mi się tu podziało. No nic, musimy dać czerwony kolor, bo ono tam było w czerwonym, nie? Ale skoro jest całe czerwone, w ogóle jakiś zajebisty kształt jest tego auta, strasznie mi się podoba. Tu możemy jeszcze dół pomalować, nie? Ale to zostawimy. Felgi sobie machniemy na jakiś inny kolor. No tutaj sobie felgi jakieś wybierzemy, jakie chcemy. Przyciemnione szyby, tak? Ten samochód można też przerobić na różne sposoby, bo on jest, wiecie, ma dużo opcji tuningowych, tam spoilery można pododawać i tak dalej. My sobie tylko zrobimy jedną rzecz, dodamy sobie tutaj detal. Pyk. I tak. Pyk. No dobra, i wybieramy sobie jakąś japońską tablicę. Ostatnio wybraliśmy sobie japońską i wyglądała słabo, nie? O, na przykład coś takiego. Pyk. O, ta będzie super. Ta będzie perfekcyjna. Zobaczcie, idealnie. Jakby stąd wzięta, nie? Doskonale. Tu, tu, ru, ru, tu, tu. Tak, konwój jest pełny. Takie auto w szybkich było? Było właśnie. Było, tylko chyba przez krótki czas. Dosyć unikalna fura, no nie? Ja tam widziałem na zlocie wczoraj, ktoś ją miał, więc... Dobra. I tak, my tutaj możemy w tym samochodzie dużo pozmieniać, ale musimy go zostawić stokowego. Patrzcie, co my tu możemy porobić. Czy tunigujemy go? Co to jest? A ja chyba go stuninguję. To będzie zlot taki... wszyscy i wściekli. Ja pierdziele, jaki spoiler. Ja mu chyba wywalę ten spoiler z tyłu. Chociaż tak wygląda, jakby był... Ej, fajne to auto jest. Strasznie mi się podoba z wyglądu, naprawdę.
lata 90. japońskich samochodów to jest... Może taki? Nie, ten paskudnie wygląda. Dawaj ten standardowy. Zderzaki. Tutaj możemy coś takiego dać. No nie wiem. Chyba zostanę przy standardowym. Progi. Progi takie sobie. Maska. To tylko przedni zderzak zmieniłem. Trochę dziwnie, nie? Może chociaż z tyłu dajmy coś takiego. Ten brzydki. No bo to dajmy, o. Jak to wygląda? Nie, no kurde, nie pasuje tu. No i progi też musimy jakieś czasnąć tu. Żeby to pasowało z tym przednim zderzakiem, nie? No dobra. To mamy. Damy sobie jakieś tam oponki. I zobaczymy. Mój ulubiony samochód w Grid 2. To jest ten? Fair Lady? Ja go widziałem w rzeczywistości. Czasami na zlotach gdzieś tam się pojawia. Mega fajne auto, naprawdę. Przyciąga uwagę, przyciąga wzrok. Ciekawe, co tam reszta sobie powybiera. Może takie? Dobra, cyk. Cyk. Standardowo do tego liftu. Nie no, musi być gleba, no, przy takim aucie. Musi być. Cyk. Reszta weźmie pila P50. Nie, nie, tutaj ludzie zawsze są zgrani, jeśli chodzi o meetingi. Przeważnie biorą jakieś fajne furki. I tak. Tu jeszcze moglibyśmy włożyć kilka innych silników. Ale jest dobrze. Zostaniemy oczywiście przy standardzie. Jedynie co ja zrobię z tym kolorem, to dam go troszeczkę takiego ciemniejszego. Czy będzie jakiś drugi klub? Tak, będzie drugi klub, będziemy sobie na nim też się dodawać. Pewnie, że tak. Dobra, pyk. I felgi wymieniamy. Jasne, fajnie Damian, że wpadłeś. Coś takiego może. I na karoserię też sobie wybierzemy taki inny kolor. Niestandardowy. W sumie nie wiem, w którym momencie ten samochód występował i w której części, ale jest na liście samochodów, które były w tym filmie, więc no zostaje przy tym. Dobra. I dajmy sobie taki fajny pomarańcz, wychodzi. O, i taki głęboki czerwony sobie zrobimy.
nie? Zarąbiście wygląda. Więc mamy głęboki czerwony, przyciemnione szyby. Możemy sobie pomalować na czarno lusterka. I maskę moglibyśmy, ale to zostawimy. Dobra. No i tak. Siema Przemysław. Siemaneczko Julian. Czy jest wolne miejsce w konwoju? Chyba może być ciężko teraz. Dobra, także ja już mam praktycznie skończone auto. Jeszcze tylko jedna rzecz. Zobaczmy, co tutaj mamy za ustawienia. No i tutaj sobie pięknie. Dobra. Moi drodzy, jedziemy. Zobaczmy, co tam macie za fury. Gdzie oni są? Aha. Tworzy mi się sesja. Wywaliło mi chyba z sesji czy coś. No i mamy tego mojego masakratora. Jak ktoś z was wie, to może tutaj na czacie walnąć. Aha, jeszcze muszę tablicy poprawić z tyłu. Zobaczcie. Do tego zderzaka nie pasuje. Jak ktoś z was wie, to może tutaj przytoczyć mniej więcej, w której części był ten model. Bo ja tak nie bardzo ogarniam. Ale na liście samochodów był, więc no i jest dosyć taki unikalny, więc jak coś jest unikalne, to ja się bardzo cieszę, kurde. Change position. I tak, tu musimy zmienić pozycję, ale będzie ładnie ta tablica wyglądać. I zmieniamy wielkość. Kurde. Szkoda, że nie mogę jakoś tak bardziej dostosować. Spin. Nie mogę jej przekrzywić, tej tablicy. Albo trochę tak poszerzyć tylko. Nie można. No to muszę zostawić tak, będziemy mieli taką malutką. Dobra. Są wolne dwa miejsca, tak? Jak zdrówko, bardzo dobrze. Widzę, że ty, Patryk, obserwujesz od 4 lat mój tutaj profil na Facebooku, to prawda? Dobra. No i zobaczmy, co ta fura potrafi. Chyba też będzie dobra do driftu, coś tak czuję. Założyłem driftowe zawieszenie, więc jak może nie być dobra? Fajnie. Ja tutaj nie ładowałem maksymalnie dużo mocy, bo... No po co tam, turbo sprężarki można było dać. Ale już furka fajnie jeździ, także jest git. Create a session, play together. Ok, wywaliło mnie chyba z sesji czy coś. Tak, wywaliło mnie z Horizon Live. Nie wiem czemu. Dobra, może będzie już dobrze. Dobrze, że jeszcze jest jesień. Kurde, jak będzie zima, to ja w ogóle nie będę grał w Forze. Po co? Ja nie mogę, coś mi dzisiaj w ogóle muszę potrenować. Wczoraj mi już fajnie szło to driftowanie, ale byłem rozgrzany, nie? A dzisiaj to zupełnie nie kontaktuję. Co to się dzieje? Patrzcie w ogóle, jak w tym samochodzie mamy po bokach przy kierownicy takie sterowanie w ogóle całym samochodem, nie? To jest bardzo dziwne.
Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim. Przeważnie całe sterowanie jest gdzieś tutaj na desce rozdzielczej, gdzieś po boku, nie? A tu mamy, zobaczcie, mega dziwnie, ale podoba mi się to. Fajnie, fajnie. Ładne autko, bardzo fajne. Zobaczcie sobie. Dobra. Czekamy na resztę osób i spotykamy się gdzieś. Tak, kurde, 1800 dni Piotrek mi obserwuje, nieźle. 1800 dni, to prawie tyle, co ja sam siebie obserwuję tutaj na fejsie. Tak. Piotr Formella obserwuje mnie od 1729 dni. Są jacyś stali bywalcy tutaj, widzę. Chyba tak. Dobra, jest 10 osób w konwoju, bardzo fajnie. Spotkajmy się gdzieś może, poczekał tu na wszystkich. Jedziemy gdzieś zrobić meeting. Robimy meeting samochodów z szybkich i ściekłych. Ja wziąłem samochód chyba, którego nikt nie kojarzy. Ja sam go nie kojarzę za bardzo. Naprawdę. Uah, telefon mi spada. Muszę sobie go jakoś tu na trybki przyczepić do kierownicy. Czekamy na wszystkich, ja sobie będę tutaj tak powoli krążył. Nieźle, jest, zobaczcie, jest Daytona, Ford, Boże, co ja gadam, Dodge Charger, Daytona, tam widziałem Eclipse'a drugiej generacji, o, tutaj jest, oczywiście z malowaniem, jest Eclipse, proszę bardzo. Kto tam jeszcze dołączy? Powoli jadę, żebyśmy się tutaj wszyscy spotkali, złączyli. Przepisowo właściwie 61 km na godzinę około, nie? To za autko to jest Nissan Fairlady Z. Ja sam nie wiedziałem, że ten samochód jest tutaj w grze. Twin Turbo. Dobra. Z tyłu. O, już 11 osób jest, dobrze. Tam z tyłu już jadą, zobaczcie. Są wariaty. Jeszcze czekamy na resztę, bo tam nie wszyscy chyba. O, jeszcze ktoś tam dojeżdża, widzicie na mapce? Jaki mit? Robimy meeting na samochody z szybkich i wściekłych. Siema Kamil. To co? Jedziemy chyba, nie? Gdzieś się skitrać. Da. Proszę bardzo, jakie fury. Ja może nawet część z nich nie rozpoznam. No i proszę bardzo, wszyscy się zebrali. Dobra, ja tylko wyznaczę nam jakąś miejscówkę. A gdzie byśmy mogli się tu skitrać? Jakieś miejsce stylizowane na szybkich i wściekłych. Tak się zastanawiam, co to może być. Fajnie jakby był tu jakiś w grze parking, no nie?
Jakiś taki parking czy coś, to by było super, ale chyba nie ma tak za bardzo parkingu. Znaczy taki, wiecie, wielopoziomowy, nie? Parking, to by było super, ale nie ma. Musimy sobie jakąś taką miejscówkę wymyśleć i zastanawiam się, gdzie to by mogło być. Tu już robiliśmy, tu robiliśmy. Tu mamy jakiś taki fragmencik. Tu mamy góry, może gdzieś w górach. Czy w mieście. Przydałaby się noc teraz, nie? Żeby było ciemno. Tutaj jest fajnie. Kurde, nie mam pomysłu. Jakby to zrobić, żeby było cudownie. Tu nie, tu nie. Na farmie nie wypada się, kurde, spotykać z samochodami z szybkich i wściekłych, nie? Najlepiej to by było się spotkać na tym, na mapie Fortune Island, ale tam nie wszyscy ten dodatek mają w tym rzecz. Może tu przy latarni? Chodźcie tutaj, pojedziemy. I tam poszukamy jakiejś miejscowy. Może będzie fajnie, zobaczymy. Jest pełny skład, 12 osób. Kurde, jakie fury macie. Już nie mogę się doczekać, jak ja wszystkie zobaczę. Jedziemy. Jedziemy sobie nie za wysoką prędkością, tak do 150 km na godzinę. Woli, drogą. Mamy sportowe fury, więc offroadem raczej nie bardzo. Proszę bardzo, jak to wygląda, człowieku. Spokojnie. Kurde, super to wygląda. Jedziemy w konwoju na miejscówkę. Chyba będziemy jechać przez miasto kawałek. Pięknie. Tak, przez miasto zahaczymy. Pewnie wszystkie te boty teraz się nas boją. Powolutku, powolutku. Staramy się nie zderzać. A, czekamy na zielone, tak? Spokojnie tam. No nie pchajcie się tak, no spokojnie.
szybcy i wściekli zlot. Ciekawe, które auto będzie wasze ulubione. Moje, no nie mogę się zdecydować, tu jest dużo fajnych furek. Ja nawet nie kojarzę, tam patrzę, jedzie jakiś McLaren. I nie kojarzę, czy on był w ogóle w którejś z części. Może w jakiejś najnowszej części był. Możliwe. Au, sorki! Fajnie sobie jedziemy przez takie kręte drogi. Nie jest tak nudno, że jedziemy sobie na autostradzie, nie? Kojarzycie tego McLarena? Ja tak nie bardzo. 720S z najnowszego Fast and Furious. A, spoko. Chyba nie oglądałem tej najnowszej części. Siema Marcin. Albo oglądałem? Jedziemy gdzieś tam koło latarni. Morskiej. Siemanko, jak mi Jadzianek. No fantastycznie, właśnie robimy sobie zlocik. Szybcy i wściekli, Forza Horizon, już dojeżdżamy do celu, zaraz się ustawiamy. Niestety w grze złapał nas deszcz, więc będziemy mieli mokre fury. No tak, nie przychodzi mi do głowy lepsze miejsce, żeby spotkać się... Żeby się spotkać tak w stylu Szybkich i Wściekłych. Okej. Jest tu w ogóle miejsce? Może tam bliżej domu, co? Czekaj, czekaj. Aha, bo tu jakiś kamper stoi, co to jest? Ja tu nie byłem, ja tu tak tylko na oślep wybrałem to miejsce. Myślicie, że tutaj? Tu nie ma miejsca. Tak nie bardzo trochę. Czekaj. A tu obok gdzieś? Bo nie chcę z kolei też farmy wybrać, no kurde. Tu jest jakaś farma, to bez sensu. Chodźcie do tego miasteczka, tu coś wybierzemy sobie. Tu jakaś bieda jest, w ogóle nawet parkingu nie ma, jakiegoś takiego konkretnego pobocza, nic. Seba w Nissanie, proszę bardzo. Spokojnie, spokojnie, chłopaki. Rozwalili się. I tutaj czegoś szukamy, jakiegoś parkingu. Jakiegoś takiego większego miejsca, gdzie możemy się spotkać. Gdzieś w tym miasteczku, myślę, że będzie w porządku. Udajmy, że to jest dom tego Dona, czy jak mu tam... Dona Francisa. Tego łysego gościa.
Możemy też przy krawężniku tak ogarnąć. W sumie tak jeszcze nigdy nie robiliśmy. To nie jest głupi pomysł w sumie. No, można tak zrobić. Pewnie. Dawajcie tutaj tak na tym, na chodniku. Zaparkujemy. Spokojnie, spokojnie. Starajcie się nie popychać. Tutaj będzie spoko chyba. A czy w ten sposób tak bokiem było ok? Coś takiego. Ok. Tak matka z dzieckiem już nie przejdzie sobie na chodniku z wózkiem. Coś takiego, nie? Próbuję się tutaj do was trochę dokleić. Dobra. No i git, jak to tam wygląda? Hehe, będzie super. Kamilo się tutaj schował ze swoim. Przyblokowałem, ja na wjeździe. Nie, ja nie mogę tak stać. Ja jadę do tyłu. Ja tu przy wjeździe stanąłem. O, ktoś mi tu miejscówę zrobi, dobra, jest git. Jest git. Nie blokujemy wjazdu nikomu. Ręczny zaciągnięty. Zobaczmy. Z tyłu ktoś tam. O, teraz mamy. No kurde, dalej tak blokuje trochę. Jeszcze trochę podjadę. Fajnie to wygląda. Okej, okay, teraz będzie chyba git. Kurde! No milimetr. Nie no, jest okej, okay, jest okej. Okay. Ej, tutaj nie zostawiajcie tego wjazdu. Jest dobrze teraz, jest dobrze. Zobaczmy. Proszę bardzo, jakie fury. Dwie się zdublowały, widzę. Nieźle to wygląda. Ej, fajna fota będzie z tego. Subaru WRX STI STI z malowaniem chyba szybkich i wściekłych, nie kojarzę z którego to było, z której to było części. Też nie kojarzę Daytony, żeby była, ale widocznie była. Ciągnik, kurde, rzeczywiście zajebiste miejsce na zlot szybkich i wściekłych. Ciągnik nas tutaj omija. Super. Charger. No to tego to chyba każdy kojarzy. Fair Lady też nie mam pojęcia, w której części to było. Ale w którejś musiało być, nie? Nie wiem. Dobra, tutaj mamy chyba Evo 7. To kojarzymy z Tokyo Drifta, prawda? Jak się ziomek uczył driftować. Tak. Tu mamy... nie wiem. Znaczy, wiem, że to jest Evo, ale... nie pamiętam z której części dokładnie. Tu jest McLaren z chyba ostatniej, najnowszej części. Jak wiecie, to piszcie tutaj na tym. Na czacie. Tutaj mamy dwa Fordy Escorty. Tak? Dobrze mówię, Escort? I Nissan R34. 300 ZX było w drugiej części, tak? Daytona była w piątej części? To już nie wiem. I tutaj mamy jeszcze Skyline'a R32. Chyba coś koło tego. No i tak to wygląda i super. Patrzcie, jaki fajny sznurek się zrobił, nie? Idealnie żeśmy stanęli tutaj. Zobaczmy. No już jakiś transit tu przyjechał. Popsuł nam foto. Czekaj, czekaj. Pojechał? Pojechał sobie, okej. Okay. Kurde. Nie widać wszystkich autek dokładnie, nie?
Jak myślicie, jakie miejsce byłoby bardziej takie... lepiej pasowałoby do tej... do tego filmu, żeby tutaj w Fordzie wybrać i się spotkać? Dobra. Take photo. I zapisujemy. Mam nadzieję, że mi się to gdzieś zapisze, kurde. Dobra. Zapisało mi się? Chyba tak. Plaża, mówicie, że plaże, tak? O, plaża w sumie byłaby dobra. Zapisało się, dobra. No to git. Na lotnisku. W sumie na lotnisku też spoko, nie? Chodźcie, przejedziemy się jeszcze gdzieś. Jakiś drift zrobimy? wyścigi drag. Co wy na to? Jak szybcy i wścieki, to wyścigi dragowe. Gdzie możemy? To dawajcie na to lotnisko, no chyba jesteś niedaleko. Gdzie moje lotnisko? I wyścigi drag możemy sobie czepnąć. Kawałek drogi stąd. Znaczy nie będziemy zaczynać tego eventu, tylko po prostu sobie... no będziemy tam, tam są chyba te światła, to one nas będą startować, nie? Nie możemy zrobić tak jak w GTA, że puścimy sobie flarę w kosmos. Na deszczu będzie się słabo jeździło, na dragi. A tam! My sobie nie damy rady. Coś zbyt przyczepna mi ta fura wyszła, ja tu chyba za dobre opony dałem. W sumie tak, dałem chyba takie totalnie wyścigowe opony do tej fury. Teraz mi się tak przypomniało. Idziemy na dragi, zobaczymy co tam za fury macie. No myślę, że McLaren chyba wszystkich pozjada, czy nie? Oczywiście to tak na luzie, to nie chodzi o to, żeby ktoś tam wygrał czy przegrał, tylko robimy taki meeting po prostu, nie? Tutaj musimy jakoś skręcić. Musimy poczekać, aż deszcz przestanie padać, kurde. Wczoraj robiliśmy tutaj spotkanie. Driftowaliśmy wokół jednego samochodu. Może nie tak jak ja teraz, ale... Super, mi drifty dzisiaj wychodzą, nie ma co. Zajebiście jest. Tak. No i tutaj mamy taki tor dragowy i zobaczcie, są tu światełka, nie? No teraz jest zielone, ale one się co chwilę zmieniają i one są chyba zsynchronizowane. O, teraz jest na przykład... teraz jest na przykład, są wyłączone i teraz czekamy aż się włączą i będziemy startować parami. O. O, uwaga. I tak to działa. Ja mam nadzieję, że one są zsynchronizowane, nie? Te światełka. Mam nadzieję. I wracamy sobie tutaj bokiem, żeby nie przeszkadzać. Czekaj, czekaj. Tutaj chyba będzie się przeszkadzało, nie? To może tak. Po prostu na tą drogę będziemy sobie zjeżdżać. I żeby nie przeszkadzać.
ziomek. Ziombel, trzymaj się tej drogi. No i zaraz się tam ustawiamy. I tak. Myślę, że dwójkami będziemy startować. Nie wiem, czy to jest synchronizowane. Powinno być synchronizowane, żeby wszyscy widzieli te światła, nie? Możecie sobie tam testować, sprawdzać. Ja na razie będę sędzią. Potem się może z kimś ścignę. Zobaczymy. Już ktoś tam poleciał, widzę. Będą, kurde, wyścigi. Samochody stylizowane na szybkich i wściekłych. Ja już tutaj czacika biorę. Siema Krzysztof, pozdrawiam, miłej pracy. Dobra. I zobaczmy. Drona weźmiemy. Mam nadzieję, że wszyscy są synchronizowani. Tam pociąg co chwilę jeździ. Trochę takie dodatkowe utrudnienie, nie? Mam nadzieję, że to jest tutaj synchronizowane, kurde. A jest, jest żółte. O. Dwa Evosy. Dawaj szybko, ziomek, bo zaraz start. Zobaczy, czy to jest synchronizowane. Oj. Chyba nie do końca. Chyba jest lipa z tą synchronizacją, nie? Czy mamy Forza Ultimate? Tak, mam Forza Ultimate Edition. To jest synchronizowane w końcu, czy nie? Oj, chyba nie bardzo. Trochę lipa. Chyba każdy ma inaczej te światła, wygląda na to. Nie wiem, mam takie wrażenie, bo tutaj ktoś źle, albo ktoś źle wystartował. No, Simon by wystartował, gdyby miał zielone światło, więc... Trochę lipa z tymi światłami, nie? Czy nie? Wie ktoś z was może, czy to jest synchronizowane? Bo jeśli nie jest, to nie wiem, to chyba faktycznie odpalimy sobie wyścig. To nie jest zła synchronizacja. No tak. Dobra, zobaczymy teraz. Może teraz będzie dobrze. Oj, chyba nie. To nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Tu niby są te światełka, nie? Ale... Czy one funkcjonują dobrze? Poprawnie? Ktoś tam dostał zielone, to poleciał. Ej, lipa jest. Nie jest synchronizowane, niestety, nie? To słabo. Szkoda trochę. Powinno być jak w GTA. W GTA wszyscy mają takie same światła, nie? Synchronizowane wszyscy mają. Tu w ogóle jakiś randomowy gracz przyjechał sobie. Patrzy, co tu się odpierdziela. No, to trochę słabo. A też ja nie mogę was startować tu na streamie, bo na streamie są delikatne opóźnienia, nie? To musi być... Chyba, że właśnie na klakson. Chyba, żebyśmy na klakson startowali, tylko tutaj jest dużo osób i jak ktoś będzie fałszywy klakson z tyłu dawał, to też lipa będzie trochę, nie? Chociaż w sumie ja bym mógł dawać. Musi być jeden, co będzie startował chyba klaksonem. Musi mieć taki charakterystyczny klakson do startu, na przykład jakiś gong albo powiedzmy, jest taki chyba statkowy klakson, nie? Typowo. O, dobra, jest Daytona. Daytona będzie startować. Tylko potrzebujemy jeszcze taki hardkorowy klakson mieć do tego. Taki, żeby było oczywiste, że są trzy sygnały i na trzeci się startuje. Czy Days Gone wyjdzie na peceta? Nie wiem, chyba nie. Okej. To był jakiś fajny klakson, taki charakterystyczny. Ja jestem kamerzystą.
Ja muszę was nagrywać, no. Lipa wyszła. Musimy się jakoś zgrać. Czyli ten startuje klaksonem takim zwykłym samochodowym. O. Dobra, poszło. I teraz będzie ok. Teraz będzie ok. Mamy już kogo. To... Słuchajcie, na razie nie startujemy, tylko ustawiamy się wszyscy dwójkami za sobą. Na razie nie startujemy, tylko dwójkami się ustawiamy, aż będzie tutaj taki ładny rządek i startujemy. Tak? To poczekamy jeszcze, aż wszyscy tam wrócą z końca pasa. I wtedy startujemy wszystkich. O, teraz to ładnie będzie szło. Zobaczcie. Co on zrobił? Gdzie on tam pojechał? Co to było? To nie tak. Nikt nie chce z McLarenem jechać. Proszę bardzo. Ja bym się z nim ścignął. Lotniska nam zabraknie do tych dragów. Tak, pościgamy się trochę tych dragów, a potem pojedziemy jakiś wyścig. Chyba, że odpalimy sobie tutaj te zawody. Zobaczymy. Na razie się wszyscy tutaj poustawiali, powoli się ustawiają. Więc sobie wystartujemy w ten sposób parę razy, a potem pojedziemy wyścig, nie? Okej, chyba już mamy tutaj takich takie trzy pary zawodników. Możemy powoli iść i deszcz zaczął padać. Tu mamy kolejne dwa GTR-y, zobaczcie. Dawaj żółty GTR z drugim GTR-em. Ten zrobił jakiś false start. Co się dzieje? Oho. Nie mogę tego, nie mogę dronem tego McLarena wygonić. Nieźle. To wyglądało fajnie. Wracam na miejsce. Dobra, co my tu mamy? Subaru, nie ma się z kim ścigać. A tu dwa GTR-ki się ustawiły do siebie. Potrzebujemy kogoś do Subaru, żeby się ścigał. Nikt nie chce? Subarka też ma na pewno 4 kapcie, więc ciężko, nie? Nie ma się z kim ścigać, no. Dawajcie, kogoś dla Subarki potrzebujemy. Bo GTR-ki razem z... No, Subarka niestety odjeżdża. Dobra, GTR-ki. Subarka taka smutna pojechała sobie. Oj, Subarka, przyjdzie na ciebie czas jeszcze, spokojnie. Dobra, dwa GTR-y. Poszły. Ło kurde, jaki start! Jaki szalony! On chyba na maksa ma zrobiony. Nawet nie wyhamował na końcu. Szaleniec. Ktoś tutaj ruszył, ale chyba bez nikogo, sam. I co my tu mamy? Subarka kontra Ford Escort. Oj, coś tutaj. Wydaje mi się, że Subarka ma większe szanse. No. Nieźle. Dobra. I kto nam tam jeszcze został? I mamy... O, czekaj, nie zdążyłem z kamerą! Próbuję tak nagrywać, jak w Szybkich i Wściekłych było, nie? Tym dronem. Bo nie nadążam wrócić dronem po prostu na miejsce. Znowu nie ma się z kim ścigać.
Dobra, ja idę się ścigać. Ja idę się ścigać. Nikt się nie chce ścigać, to ja się będę ścigał. Dobrze słychać ten klakson, fajnie jest. Ja się z eskortem będę ścigał. Aha, zobaczymy. Dobrze, że mam w sumie te opony dosyć dobre. Eskort mnie porobił, kurde. Idę, bo jeszcze raz chcę się ścignąć. Nie podriftujesz, Luce, co ty. No i jakoś idzie, fajnie słychać ten klakson w sumie. Dobra opcja do startu. Tutaj sobie wracamy. Ciekawe z kim teraz. Kto chce ze mną jechać? Co, ja mam jechać z McLarenem? Kurde, dobra, ja się nie boję. Mogę jechać. Kto ze mną jedzie? McLaren. Kurde. Tu pętelkę można by czasnąć. Jadę jeszcze z kimś się ścignąć. Fajnie się tak ściga, mówię wam, zajebista sprawa. Musimy więcej takich dragów robić. Tylko swoją furkę trochę podkręcić, ale nie jest źle. Dobra, zobaczmy. Kto teraz? Znowu ja z McLarenem? Nie, ja nie chcę. Z kim teraz? Z Chargerem? No dobra, to Charger. Kurde, wszyscy macie lepsze fury, no. Ja sobie zrobiłem takiego dziada trochę. Myślę, że jeszcze możemy jakiegoś wyściga sobie czasnąć. Ja jeszcze raz chcę się ścignąć, bo jest naprawdę super. Fajnie się tak ściga. Jak ktoś inny startuje od tego klaksonu, naprawdę. Super opcja. Fajnie to wygląda, tak jakbyś faktycznie na jakichś takich polskich wyścigach dragowych był, na jakiś tam zlocie czy coś, nie?
fajny klimat tego jest, podoba mi się. Przydałoby się, żeby jeszcze więcej osób mogło być na sesji. Mam nadzieję, że w Forzie Horizon 5 będziemy mogli się więcej osób spotykać. To by było super. Ała! Dobra. Ja myślę, że ten lewy pas jest po prostu trochę bardziej szczęśliwy, czy coś. Dobra, kto teraz ze mną? Charger? O co chodzi? Wy chyba wszyscy macie lepsze fury od mojej, nie? Się wciskają, dobra, ja się wycofam. Auć. Sorki, sorki. Dobra, no ja mogę się teraz ścigać, spoko. Uwaga. Kurde, jakiego oni buta tam mają. Ja bym się ścignął z kimś, kto ma RWD. Oni tu mają napęd na 4 koła. Znaczy Charger to chyba jest z napędem na tył, ale Mitsubishi to chyba na 4 ma, nie? Kapcie. Napęd. Fajnie to wygląda, podoba mi się. Druga godzina minęła, czas na losowanko. Już jest druga godzina streama? Nie, jeszcze nie ma. Dopiero półtorej godziny. Ja jeszcze raz się ścignę tutaj. Kogo mi teraz dobierze? Teraz mamy już te nocne wyścigi, nie? Czyli faktycznie stylizowane na szybkich i wściekłych. Okej. No i pojedziemy sobie zaraz jakiś wyścig. Kurde, jakie oni mają fury porobione. Jak ty jeździsz, dragi człowieku? Trzymasz się swojego pasa. Zdyskwalifikowany, wygrałem. Dobra, jedziemy odpalić jakiś wyścig. Ja tutaj zaznaczę na mapce, który to może być. Co by tu wybrać? Może ten? Albo może jakiś customowy? O, dawajcie, tutaj pojedziemy do Centrum Horizon. Jedziemy, ale już nie jakąś tam normalną prędkością, Forzową taką. Czyli gaz w podłogę. Prędkość pod tytułem gaz w podłogę. Ja sobie stuninguję jeszcze furę tam w Centrum Horizon, żeby nie być na ostatniej pozycji cały czas. Kurde. Także prędkość pod tytułem gaz w podłogę. Lecimy. Tym się już budziki pozamykały w tym samochodzie.
300 km na godzinę. Tak nie za bardzo. Biegi mi się skończyły. Idziemy do centrum Horizon. Tam sobie zrobimy mały meeting, szybki. I potem lecimy od razu wyścig. Będzie wyścig niespodzianka. Ja sobie tylko moją furę przygotuję. Fajnie brzmi ten silnik, który mam teraz, ale włożę sześciocylindrowy. W sumie nie wiem, jaki jest w standardzie w tym aucie. Podejrzewam, że też gdzieś jakaś szóstka. Jedziemy. Muszę sobie tu jakiś trąbik na kierownicę zmontować. Brakuje mi jakiegoś takiego przycisku dodatkowego. Ale kierownica jest dużo lepsza od tej standardowej. Bo jest po prostu większa obręcz, nie? Fajnie się na tym jeździ. Dobra, ja idę swoją furę podkręcić. Nie ma opcji. Nie będę się tak ścigał. Idę na koksa zrobić. Nie wiem, co z nią zrobię. Ale coś wykombinuję, no. Coś muszę wykombinować. Niespodzianka pewnie w Podlasie. Nie, nie, tam mam taki wyścig, ten swój, gdzie ja testuję furki różne. Stream wzrana jak śmietana. Siema, Filip. Dobra. Robimy słapa gnojowi. O, to mi się podoba. Ten silnik bardzo mi się podoba. Jaki spoiler w ogóle, co to jest? Jako Supry, tylko taki powiększony jeszcze? Nie? Może ten? A. Robimy performance teraz z tego auta. Pyk. Będzie performance. Tak, ja tu miałem najlepsze opony włożone. Może dlatego ciężko było mi driftować. Zostawię sobie napęd na tył. Tylko dam sobie zawieszenie wyścigowe. Pyk. I robimy gościa. Twin Turbo. Sześciorzędówka. Może co ja gadam? Sześciocylindrowy, sześciorzędowy. Wyobrażacie sobie silnik 6 rzędów, jakby miał? O, ty w mordę. Sześciorzędowy. No to teraz się tak zastanawiam, czy to powkładać. Trochę za dużo mocy będzie miał. Nie opanuję go. A tam, dobry będzie.
Nie możemy tak dużo mocy wkładać tutaj, bo będzie lipa. Będzie lipa z trakcją, nie ruszę nim. Dobra. I teraz tak, tutaj biegi sobie ustawiamy. Tu mamy OK. Tu OK. Tutaj ciśnienie trochę zwiększymy. No i dyferencjał. Aha, jeszcze aero, oczywiście. Trzeba docisk zwiększyć. Ja to tylko klasa S1 w tym autku. Pewnie można by było go bardziej przykoksić, ale po co? Czekaj, opony dobre mam, to mam dobre. Dobra, ja już mam torpedę gotową. Dobra. Jedziemy na wyściga. I tak, PVP. Urodziny ludzka, jedziemy. Mam nadzieję, że da radę dołączyć. Ostatnio były jakieś problemy z tymi customowymi wyścigami, nie? Dobra, poszły zaproszenia chyba. No teraz Lucek wygrasz. Oj, raczej może być ciężko, wiesz? Go, go, power Lucek. No tak. Pojeździmy sobie. Pościgamy się. Samochody stylizowane na szybkich i wściekłych. Zobaczymy, jak pójdzie wyścig. Go, go, power Lucek. Lecimy. To jest mój wyścig, który stworzyłem kiedyś. Okej. Stworzyłem go na swoje urodziny. Let's go. Dwa okrążenia, o kurde, będzie grubo. Tyś już poleciał chyba, czy coś, czy lepszak był może, nie wiem. O, ktoś sobie chyba za mocną furę tam zrobił, bo widziałem, że poleciał w kosmos. To jest można powiedzieć taki Goliat, tylko że trochę w drugą stronę. Trzymaj się drogi. No dobrze, sobie tą furkę poprawiłem trochę.
To jest znacznie lepiej z przyspieszaniem i w ogóle. Niedobrze, niedobrze. Poleciałem w krzaczory. Nie wiem, czy tam nadgonię jeszcze ludzi. Resetowania? Reset car position. Zanim jadę tam do drogi, to minie 100 lat. Ale nie jestem ostatni jeszcze? Kurde. Polecieli grubo. A tam jest jeszcze kilka takich niespodzianek. Może jeszcze kogoś podgonię. W sumie sam we wszystkie te moje niespodzianki wpadam. Cholera. O, kogoś tam widzę na radarze. Może coś z tego będzie. Pominąłem czy nie? Pominąłem, kurde. Dopiero po jakim czasie mnie cofnęło, nie? Strasznie lubię ten samochód, kurde. Ja kiedyś w przyszłości będę musiał mieć jakiś duży, naprawdę duży garaż, żeby wszystkie te moje ulubione furtki pomieścić, naprawdę.
chciałem ten samochód stunigować jeszcze tak, żeby trochę pierdział, no. A tu widzę, że nie da rady. To jest bardzo długi wyścig. On jest chyba nawet dłuższy niż Goliath. Znaczy trudniejszy na pewno. Nie ma takich... Nie ma tylu prostych. O, ładnych, nie? Więc... No jest trochę trudny. Nawet jak ja go teraz jadę. Ale myślę, że jest w miarę dobrze zrobiony, bo widać... Jak przejedziesz jeden checkpoint, to widać od razu drugi. No a to jest jednak ważne, jak się projektuje traskę. Żeby wszystko było... No dosyć takie intuicyjne, nie? Ten samochód chyba ma długie włączone teraz, nie? Chyba tak. Tutaj w Fordzie Horizon za każdym razem, jak jest noc, to włączają nam się całe szczęście długie światła. I to jest jedna z tych nielicznych gier wyścigowych, które faktycznie... W których faktycznie te światła w nocy działają, nie? Że oświetlają nam na tyle drogę, że wiemy jak jechać. Wiecie, na przykład w The Crew to macie te światła, bo one tam nie działają. Co to ma być? W The Crew 2 nawet, nie? Jedziecie w nocy i totalnie nic nie widać. Jedyne, czym się możecie sugerować, jak rozjaśnicie sobie bardzo grę, nie? To wtedy. Światełka naprawdę fajnie działają, te przednie, nie? Oooo, trzymaj się. Dobra, poszedł. Troska jest naprawdę długa. Podejrzewam, że gdzieś tyle z kilometrów ma co Goliath. Miałem tam 8, no nie no, trochę krótsza jest. Bo tym samochodem, no to nie jest najszybszy, o kurde. To nie jest jakiś tam najszybszy samochód. A czas mam około 9.5, nie? Także...
pięknie. Zaraz mam nadzieję, że zrobi się dzień, bo już widzę, że tam powoli się robi tak purpurowo na horyzoncie. To jest tak, jak się kończy ten wyścig, to się robi tak powoli dzień. Tak jest to tutaj ustawione. To jest jedyny wyścig, jaki zrobiłem, który jest taki w nocy. I jest dosyć taki, no, trudny. Pięknie. Dobra, moi drodzy.